Rodzinę królewską może mieć niemały problem wizerunkowy, ale także finansowy. Sprawcą takiej sytuacji jest nie kto inny, jak król Karol III. Monarcha otrzymał ostrzeżenie, dotyczące jednej z jego działalności. W królewskich włościach interweniowała policja, funkcjonariusze mieli obawy dotyczące bezpieczeństwa inwestycji króla. Rodzina królewska przechodzi niezwykle ciężki okres. Kilka miesięcy temu zarówno u króla Karola III, jak i księżnej Kate. Zdiagnozowano nowotwór. Do tego dochodzi stała obecność mediów, które nagłaśniają każdą wizerunkową wpadkę rojalsów. Jak się okazuje, rodzina królewska może już niedługo mierzyć się z kolejnym skandalem. Wszystko za sprawą króla Karola III. W skład pokaźnego majątku rodziny królewskiej wchodzą także prowadzone przez nich działalności. W tej kwestii zdecydowanie przoduje król Karol, który prowadzi kilka biznesów. Monarcha nadzoruje między innymi produkcję różnego rodzaju wyrobów w swoich posiadłościach. Wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na energii odnawialnej. Jak się okazuje, jego decyzja w tej kwestii może przysporzyć Royalsom niemałych problemów. W sprawie interweniowała policja. Zobacz także, Bartosiewicz szczerze o relacji z synem. Fani nie mieli pojęcia król Karol III zdecydował się na postawienie na swoich włościach w Norfolk 2000 paneli słonecznych. Jak się okazuje, projekt ma pewien problem, a w sprawie musiała zainterweniować policja. Wszystko przez to, że panele znajdują się w miejscu, które może stać się łatwym łupem dla złodziei. Wskaźnik kradzieży w takich obiektach wzrósł w ostatnich latach. Połączenie wzrostu wartości złomu i odległych lokalizacji takich miejsc na obszarach wiejskich oznacza, że należy odpowiednio rozważyć kwestie bezpieczeństwa, zaapelował w rozmowie z Dale Miles Steve Gover z policji w Norfolk. Policjanci poradzili aby król rozważył umieszczenie kamer, które mogłyby pomóc w ujęciu ewentualnych złodziei. Nie jest na razie wiadomo, czy ktokolwiek z pracowników rodziny królewskiej odniesie się do tych sugestii. Źródło: